witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem jest coś nowego. Pierwszy raz zetknąłem się z tym browarem. A było to tak, że pod koniec listopada byłem w Jorku i akurat był tam jarmark świąteczny. No i tak się złożyło, że wpadło mi w oko właśnie na jednym ze straganów stoisko tego browaru. No i tak pomyślałem sobie, a czemu nie? No i wziąłem cały zestaw. Isaac Port, północnego Yorkshire. Nie pamiętam, jak się to miasto nazywa. Cattle. Coś takiego. No i mamy tutaj New York Cupa, 4,2%. Christmas Cheer 4,8 i Best Bitter 3,8. No i chyba zacznę od najniższego woltażu, czyli Best Bitter. I zobaczymy, jak to się prezentuje. Kapselki z Union Jack, flagą brytyjską. Takie kapsle można też spotkać w Aldim na niektórych piwach. Ciekawostka. Także ma znaczek Great Taste, dwie gwiazdki, 2023. Kwiecień 25 jest data. To bardzo długo, bardzo długo. Półtora roku. Dobrze. To pójdę po szklankę i będzie degustacja. I oto mamy już nalany kielich. Tak jak powiedziałem, kapsel, brytyjska flaga. Piękna, bursztynowa barwa, klarowne, niewielka piana. No, to nie jest najważniejsze, ale wiecie, jak jest ładna piana, to dużo daje satysfakcji i od razu ma się wrażenie, że piwo jest lepsze. Zobaczmy, co piszą na etykiecie. Firma założona w 1863 roku przez Isaaca Pouda. I oni się specjalizują tak naprawdę nie w większości jako browarnicy, ale dostarczają słodu i innych materiałów dla browarników i destylarni. Mają też linię swoich ginów. Także to nie jest główny, że tak powiem, dział biznesu. Relatywnie jest to niezbyt dobrze znany browar. Co oni tu piszą? Tradycyjny bitter, który oczywiście ma najlepszy Maris Otter Sword i najlepsze oczywiście angielskie chmiele, których nie wymieniają. Ładnie zbalansowany, brązowy w kolorze, delikatny i bardzo pijany. Nasze jak to powiedzieć, no ładnie przetłumaczyć Signature Beer. No ich główny produkt jasno określające, kim jesteśmy. No proszę. W składzie jest oczywiście słód jęczmienny, chmiele, drożdże i woda. Śmieszne, że wodę akurat daję na końcu, no ale co się czepiam. Przejdźmy do piwa. Jaki aromat? Dosyć dużo karmelu. Jest karmel, taki krystaliczny praktycznie, ale też palony karmel. Troszkę palonej skórki od chleba. Owocowość.
bardzo przyjemnie, lekko słodkawo. Przynajmniej karmel daje takie wrażenie. Całkiem przyjemnie. Dobrze. Może nawet jest taka jakaś kwiatowa nuta od chmielowa, ale ten karmel jest tu naprawdę mocny. Dobrze, spróbujmy. Wasze zdrowie. O, ładne ciało jak na 3,8. To bym powiedział nawet, że jest pełne. Nie. Ciało jest tak, powiedzmy, lekkie do średniego, ale rzeczywiście fajne, takie ciasteczkowe, z dużą ilością karmelu. Normalnie takie batony crunchy, które są taki twardy karmel. No taka pianka, z tym, że twarda. To trzeba rzeczywiście jest twarde, kruszy się. I to ma właśnie taki cukrowo-karmelowy smak. I to jest tutaj. Jest też palona skórka od chleba, przypalany karmel. Fajne, takie przyjemne, zbalansowane rzeczywiście to piwo. Fajnie się to pije. Odświeżające. No, zdecydowanie sesyjne przy 3,8. Lekka goryczka, trochę paloności i może lekko taka trawiasto-łodygowa troszeczkę, ale to jest naprawdę delikatne wrażenie. Ogólnie bardzo przyjemne piwo, naprawdę się to fajnie pije, takie codzienne piwo rzeczywiście, przy którym można się zrelaksować. No i można go wypić rzeczywiście sporo. Dobre. Dobre. Dobry słód. Fajne ciało. Jak na 3,8. Super. Zawsze powtarzam, że takie ciało chciałbym mieć w każdych tych session IPAs. Bo one są wyżyłowane, wodniste i to nie jest dla mnie. Ja wolę coś takiego. Bardzo dobre piwo. Na pewno warto spróbować. No zdaję sobie sprawę, to jest taki jakiś niszowy browar. Ale piwo bardzo dobre. Będziecie w Jorku. Może wam się uda znaleźć to na jarmarku świątecznym. Czemu nie? Albo po prostu zamówcie z browaru. Dostarczają w całej Anglii. Mam nadzieję, że ta recenzja wam się podobała, tak jak podoba mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. Na przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie. Cheers.